Eksperci, najnowszy lek mógłby pomóc polskim chorym na SM. W 2018 roku po raz pierwszy pojawił się lek, który można zastosować zarówno w postaci pierwotnie postępującej, jak i rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego, mówili eksperci na konferencji prasowej zorganizowanej przez Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Jeszcze 10 lat temu stwardnienie rozsiane kojarzyło się z osobą na wózku, mówiła doktor habilitowany Monika Adamczyk-Sowa, kierownik katedry i kliniki neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezes elekt sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzięki nowym metodom leczenia wielu chorych pracuje i prowadzi aktywne życie. Powszechnie dostępny stał się rezonans magnetyczny, który pozwala dokładniej diagnozować chorobę, niegdyś rozpoznawaną ostatecznie dopiero podczas sekcji. Jednak stwardnienie rozsiane to choroba o wielu twarzach, każdy chory wymaga indywidualnie dobranego leczenia, a części z nich nadal nie udawało się pomóc. Jak wyjaśniła, działający na limfocyty beokrelizumab, który u znacznej części pacjentów powstrzymuje postęp choroby, mógłby zmienić życie setek chorych w Polsce. W Europie zarejestrowany został w styczniu 2018. Na razie w ramach badań klinicznych w Polsce ma do niego dostęp 48 osób. Eksperci liczą jednak, że w razie wprowadzenia refundacji mógłby on pomóc 700-800 osobom, w przypadku których inne metody leczenia były nieskuteczne. To naprawdę przełomowa terapia. Dotychczas ci pacjenci byli skazani na inwalidztwo. Niestety, jeśli doszło do zmian neurodegeneracyjnych, okrelizumab ich nie cofnie, mówiła dr Adamczyk-Sowa. Koszty terapii, dwa dawki okrelizumabu rocznie, to obecnie 120 tysięcy złotych. Według dr Adamczyk-Sowy do leczenia okrelizumabem kwalifikowałoby się około 700 osób, u przeważającej większości skutkują inne, tańsze metody leczenia. Wyniki raportu pokazującego koszty leczenia SM w Polsce przedstawiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Uczelni Łazarskiego. Powołała się na dane Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ dla lat 2008-2016. Wynika z nich, że w analizowanym okresie średnioroczna liczba pacjentów z SM była stabilna i wynosiła około 43 tysiące. Na terapię pacjentów NFZ wydatkował w 2008 roku 137 milionów złotych, natomiast w 2016 roku 400 milionów złotych. Średnie wydatki na pacjenta wzrosły z 3,5 tysiąca złotych w 2008 roku do kwoty ponad 9,2 tysiąca złotych w 2016 roku. Odsetek pacjentów, dla których NFZ finansował terapię w ramach programów lekowych, wyniósł około 43%. 10 717 pacjentów w 2016 roku. W 2008 roku NFZ wydatkował na programy lekowe w stwardnieniu rozsianym około 74 miliony złotych, a w 2016 roku około 312 milionów złotych.
Średnia wartość terapii jednego pacjenta wyniosła około 28,7 tysiąca złotych. Doktor Gałaska-Sobota zwrócił uwagę, że na finanse państwa należy patrzeć całościowo. Większe nakłady na leczenie stwardnienia rozsianego przekładają się w dłuższej perspektywie na niższe wydatki ZUS, związane z rentami i opieką socjalną, nie mówiąc już o znacznie wyższej jakości życia chorych, powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Tomasz Połeć. Podkreślił, że sytuacja chorych na SM w Polsce poprawiła się w ostatnich latach, zwłaszcza dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Jednak nadal wiele pozostaje do zrobienia. Chodzi zwłaszcza o przedłużenie okresu przyjmowania nowoczesnych leków, obecnie ograniczone do 5 lat. Jak podkreśliła dr Adamczyk-Sowa, w kilka tygodni od momentu przerwania leczenia może pojawić się nagłe przyspieszenie rozwoju choroby, tak zwany reborn effect. Stwardnienie rozsiane, SM, to jedna z najczęściej występujących przewlekłych chorób neurologicznych. Choć nie wiadomo, co ją inicjuje, to wiemy, że ona jest chorobą autoimmunologiczną. Układ odpornościowy atakuje osłonkę mielinową komórek mózgu i rdzenia, czasem tylko rdzenia. Według szacunków specjalistów dotyka ona 45 tysięcy Polaków. Choroba jest zwykle rozpoznawana wśród ludzi młodych, między 20 a 40 rokiem życia, ale może dotyczyć także dzieci i osób starszych. Postać żółtowo-remisyjna 2 do 3 razy częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Co roku w Polsce rozpoznawana jest u 1,3 do 2,1 tysiąca osób. Z czasem choroba odbiera pacjentom możliwość pełnej i samodzielnej egzystencji. Istnieje kilka odmiennych postaci klinicznych SM. Najczęstsza, żółtowo-remisyjna, dotyczy 75% pacjentów, u których objawy takie jak zaburzenie kończyn, drętwienie czy niedowład pojawiają się okresowo, po czym ustępują. Wszystkie dostępne dotychczas leki skierowane były tylko do tej grupy pacjentów. Z czasem postać żółtowo-remisyjna może przejść we wtórnie postępującą. U niektórych osób zmiany postępują cały czas i nie cofają się. Postać pierwotnie postępująca. Osobom, u których występuje ta ostatnia postać, około 10%, dotychczas nie można było pomóc. Chorzy na żółtowo-remisyjną postać stwardnienia rozsianego mogą w Polsce obecnie korzystać z 11 leków, które finansowane są ze środków publicznych i dostępne w ramach dwóch odrębnych programów lekowych. PAP, autor Paweł Wernicki.